Widzowie, dzisiaj po raz pierwszy będziemy sterowali jednostkami i zobaczymy, jak nam pójdzie. Cześć, Admiros, w ogóle. Siema. No i ja od razu sobie wezmę jedną jednostkę, żeby przetestować, jak to tutaj działa. I miejmy nadzieję, że dzisiaj rozwalimy tutaj tych wszystkich naszych gości, z którymi będziemy walczyli. I jest piesek, uwaga, klikam na niego, cyk. I jest normalnie, mogę sterować. Sterujesz, wow. No, a widzisz gwiazdkę, jaką tak, mam tam? Tak, widzę, jest. Dobra. Gwiazdka i nikt twój, no. Dobra, działa. To wiesz co, ja przejmuję od razu środek. To jest przejmuj. No. Ej, to jest fajne, bo mogę jednocześnie przejmować środek, ale też produkować kolejne jednostki. Dwie rzeczy. Jaką ty masz talię? To jest ja bardzo mam ważne. Talię podłuczników i tych takich z tych wojowników. To nie, jak tak. Się oni nazywają. To dużo, dużo, wiesz. No, są łucznicy, są wojownicy. Też mam tych. I mam bohaterkę w sumie, okay. Łuczniczkę. O. Dobra, będę potrzebował małej pomocy, bo gościu mi tutaj po prostu zadaje obrażenia. Już biegnę. Dobra. Ej, ty jest OP. Tak, ja naprawdę biegnę. O, okej, okay, siema, weź strzelaj w niego. Ty, strzelanie nie działa. Jak to? No to może masz źle przypisane. Bo u mnie wszystko ładnie... A, bo musisz przytrzymać, Admiros, tak jakby napinasz łuk. No, pyk. A, to i tak muszę ten... to nie da rady przypisać tego. Nie? To... Nie, bo ja łukiem steruję myszką, gdzie mam trafić strzałą. Patrz, pyk. Czy ta strzała ma polecieć tu, czy może ma polecieć... Widzę, widzę. No. Okej, ty, ale w ogóle przejęliśmy środek. Nie wiem, jakim cudem, ale udało nam się to zrobić. O, dobra. To musisz się niestety... A mogę w ciebie? No. Nie mogę. Niedobry piesek. No. Nie da się w ciebie. Dobra, spokojnie. Ty, dobra, idziemy atakować? Tak. No, ty będziesz... ja nie mam żadnego ucznika, nie mogę niestety. Stąd patrz. Oj! Ratuj. Ej, oni się... Ty! O, nie zginąłeś. Wiem... No, ale ja nie wiem, jakim cudem nawet. Dziwne. Dobra, do ataku. Moje jednostki niech idą. Ja ich tam oklepuję trochę. Dobra, ja mam już nowego gościa. Wysłali tych z mieczami takiego. Spokojnie, ja już idę. Strzelam i się cofam. O, boją się. No, dobra, my też się cofniemy. Pyk. Zapomniałem tworzyć jednostki w latarek. Wiem, kompletnie, ja też miałem ten problem i się złapałem na tym. Że w ogóle nic kompletnie nie ten, nie dobra, tworzyłem. Niech łucznik sam sobie tutaj żyje. Dobra. A ja teraz chcę, żeby moi kopali więcej złota. A, to ich tam przypisujesz. Tak. I widzę, że złota. Kupiłeś ulepszenie na zombiaczki. Tak to wygląda. Nie. Nie mam czegoś takiego. A zombiaki się pojawiają na środku, a to chyba to, nie jest... To nie, to ja nie mam. Ale to dziwne, bo z mojego też nie. Chyba, że to jest tak domyślnie zrobione? Nie wiem. Nie wiem, dziwne. Też nie wiem, czy tak to działa. Widzowie, jeżeli oczywiście Stick War 3 wam się podoba, zostawcie lajka. I w ogóle jedną z propozycji było to, żebyśmy zagrali na siebie, ale żebyśmy mieli talię złożonych z samych bohaterów. Tylko ja nie wiem, czy to w ogóle, po pierwsze, czy tak można zrobić i czy to by miało sens, bo tak naprawdę pierwsza osoba, która postawi bohatera, to wygrywa. Tutaj. No, w teorii. No właśnie, dobra, ja stawiam więcej tych potężnych ziomali i mogę śmiało atakować. A czekaj, gdzie ty jesteś? Mnie nie ma jeszcze, ja jeszcze tutaj ustawiam trochę. Fajne jest to, że teraz kompletnie jakby zmieniła się rozgrywka, bo wiesz, ja mogę się cofnąć jednocześnie cały czas o siema. Ty mam bohatera. Albo bohatera. No. Siu. Ty, jakiś... Dobra, ja mam szarżę, pa. Albo dobrze, ja mam strzały i mam 3 skillki w ogóle aż. Tak? Da. Dobra, to przepraszam, że nie mam widzowie wybranego żadnego bohatera, bo w sumie, to jest raczej logiczne, że powinien być bohater. Dobra, wiesz co, atakujemy po prostu. Tak, dobra. No. Ty będziesz musiał tam, o kurde, dużo ich jest. Tak. Idę! Oj, przewrócili mnie. Robi im nalot strzał. Oj, właśnie widzę, zarąbiste to jest. Dobra, ale strzelam tutaj. Pyk. No. Dobra, weźmiemy sobie. O nie. W sumie ja z daleka powinienem strzelać. Tak, a ja spieprzyłem sprawy, bo nie odpaliłem. Czekaj, ja swoich wyślę. A ty nie wysłałeś swoich? Zapomniałem, bo nie, jestem bohaterem. Teraz lecą moi. Dołączyli do bitwy. Nie. Dobra, moje wojsko to tutaj jak... Mięso armatnie, a twoi będą ładnie. Ale dobra, wygrywamy to raczej. Tak, wygrywamy. Tak. Okej, okay. No niestety dzięki mnie już mojej nie ma. Bohaterce. Patrz, znowu, nalot strzał. Wiesz co, ja sobie zmienię później talię i wybiorę po prostu też, żebym miał jakiegoś bohatera. Oj, twojego bohatera już nie ma, jak coś. Ale strzał dostał. No. Ale spokojnie, powiem tak. My im zrobiliśmy tutaj taką krzywdę. Dobra, ja wycofuję wszystkie jednostki. Aha. Też swoje możesz wycofać. A, wycofam, do obrony. No, bo i tak ich ładnie już tam porobiliśmy. Dobra, wezmę sobie, będę sterował. Za dużo kryształów mi ciągle robią. Przestańcie robić kryształy, złoto. Cały czas kryształy produkują. Tak, Build House, w ogóle achievement dostałem jakiś.
Nie. O, nie wiem, o co chodzi. Dobra, wiesz co, ja idę solo. Albo z moją ekipą po prostu atakujemy. Mamy tutaj paru ziomali, pyk. Weźmiemy sobie to. Ja już mam maks jednostek, więc idę na atak. No, dobra. Ja gościa przewróciłem. Ej, zarąbiste to sterowanie jednostkami. Już wiem, dlaczego widzowie... Ej, wysłałeś swoich niebieskich, tych, co produkują ci ten. Czemu ich wysłałeś? Ta, idą dwóch. Nie, bo mam ich po prostu za dużo. A, okej. No, no. I oni po prostu szukają surowców tutaj po prawej stronie. Ej, what? Wiesz co? Ja im rozwalam już tą statuę jak coś. No tak, ja już właśnie też wysyłam moje tutaj i kończymy gościu, z nimi. Gościu, no! Oni się nie spodziewali tutaj, że taka taktyka będzie. Macie. Dobra, ja tankuję sobie na spokojnie. To troll face'a im wysłałeś, no to nieźle. Ale fajny pomysł z tym bohaterem. Ty, giganta mają. Nie wiem, czy to wygramy. Dobra, szarża na giganta. Aha, okej. Gigant to tam łatwo. Co, no próbuję tutaj tankować. Czekaj, wezmę jeszcze tarczę. Aha, tylko że tarcza nie działa na twoje jednostki, tylko na moje. Dobra. Leczenie. Ej, będziemy mieli problem, Admiros. Czemu? To tylko tytan. No. To aż tytan jest. Cofka. Dobra, musimy wycofać po prostu. I potrzebujesz więcej łuczników. Ja tylko biorę tych tarczowników, bo oni są fajni, a ty... Ja cały czas tylko już produkuję jednostki. Chyba giganta pokonamy tutaj. Tak mi się wydaje, weźmiemy sobie jeszcze leci to. Leci wsparcie jak coś. No, potrzebujemy wsparcia, bo strzelają w raz. Do ataku! Kurde, ja bym ominął tego giganta najchętniej i po prostu zaatakował łucznika. I... Pyk, nie ma giganta. Dobra, już ładnie. Dobra, teraz tarcza, żeby blokować strzały i odpalamy szarże. Dobrze. No, wszystko. I statua została... O, ty, ile oni mają jednostek tutaj? No, coś jednak zdali radę. No. Ty strzelaj w statuę, Tak, cały czas to robię, pa. No. Tylko zauważyłem, że ta... No, mało obrażeń się robi tymi strzałkami. Ale dobra, udało się zwyciężyć, także bardzo fajnie się grało. Ja zmienię tylko talię i lecimy dalej. O, i dobra, mam nową talię, także możemy Admiros ruszać od razu. Dobrze. Zobaczymy, czy nam pójdzie. Ty masz dokładnie tą samą, którą miałeś przed chwilą, tak? Tak, nic nie zmieniałem. Dobra. Ja mam bohatera, też łucznika. Ty masz w ogóle taką chyba elfią łucznikę, a ja będę miał jakiegoś takiego starszego łucznika. No zobaczymy, jak to pójdzie. Tylko, no, nie mam żadnej jednostki, żeby się wiązali. Ja też nie mam żadnej jednostki na starcie. No właśnie. Żeby nas nie zraszowali tutaj. Albo... Oj, zaraz będę miał łucznika, tylko potrzebuję jeszcze sekundkę. No ja potrzebuję złota troszkę. Dobra, już robię łucznika. Okej. Dobra, to na dwóch łuczników wydaje mi się, że bez problemu przejmiemy ten środek. Ojejku, i trudno się z tego łuku strzela. No, dobra. Trzeba mierzyć, niestety. Pyk. Dobra, rekrutuję kolejnych łuczników naszych. Aha. Dobra, ładnie, pyk. No i trzeba będzie zrobić zmianę na bohatera, nie? Tak, to ale bohater jest... dużo kosztuje niestety. No właśnie, to jest ten minus. Tak. A, nasze jednostki Admiros się zbierają gdzieś tam z tyłu. Musimy im rozkazać. Ej, gościu biegnie. Nie ma gościa, Hena dostał, nara. Zarąbiste jest to. Dobra, mamy ziomali do pomocy. Aha. O, i oni atakują od razu. Ładnie. Pyk. Już cofkę robią. No, wiesz co, ja atakuję dalej. Po prostu. No dobra. To jest tak broken taktyka, że możesz, wiesz, ręcznie po prostu rozwalać te wszystkie jednostki, że nawet nie ma co się zastanawiać. Ja już rekrutuję bohatera. Nie wiem jak ty. Pyk. Ja na razie, wiesz co, wysyłam jednostki, żeby pilnowały i skupiam się teraz trochę na budowie. Dobra, bazy. No i powiem ci tak, ja staram się robić dwie rzeczy na raz. Też próbuję. Niezbyt to wychodzi. Ale fajnie się ten, fajnie się strzela. Większość moich jednostek zbiera jak zawsze kryształ, a ja chcę gold. A, no, to warto zaznaczyć sobie. No ja potrzebuję tego gold. I tego na dobrą sprawę, więc... Gold. Mi to tam bez różnicy. I mam w ogóle giganta. Nowego... Zobaczyłem, że moja talia ma giganta. Dobra, wiesz co, ja strzelam tam na ślepo trochę. Jak coś trafię, to fajnie. Oj. Gościu, potrzebuję pomocy, Admiros. Dobra, do ataku. No. Bo tutaj jest ziomal. Okej. To oni strzelają. A w tego latającego, dobra. A, on ma latającego jeszcze? Tak. Dobra, ładnie, porobiony został. I teraz tak, ja wychodzę... Cofka. Ja już bohaterem sobie steruję. Idę zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, cyk. Mhm. Nie wiem, czy on więcej jakoś obrażeń zadaje, czy co? Dobra. No, ma 3 skillki na przykład mój, to jest OP. F? A, okej, to szczerze? A ty, ja mogę się turlać, taki unik robić. Tak, jest. No, zarąbiste. Ale powiem ci, że ci łucznicy z Zenemi to też ładnie biją. Aha. Oj, nie wiem, czy to ugramy. O, kolejny gigant idzie. Trzech, ugramy chyba. O, chociaż no,
Nie wiem, czy widzisz, jakim HP wolno spada tej statule. Jeden... No bo mamy mało jednostek. No, dobra, ja bym wycofał, Admiros. Po prostu. Dobra. No, bo oni nas tutaj atakują. Oj, oj, oj. Coś próbują, coś tak, próbują. Tak, 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 tak. Spokojnie. Ale to my mamy środek, to jest najważniejsze. No, my mamy te wszystkie bonusy. Ale powiem ci, że ciężko mi trafić czasami z tej strzały. Nie, no, nie wiem, czy też tak masz. Też tak mam, niestety. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I za chwilę... Aha, tylko że mam tu truciznę. To jest ten minus. Zabrany. Ja bym poszedł jakieś... Czekaj, co robi ten skill? Ja używam jakiejś takiej linki dziwnej pod F. A, bo ja przypisany. I nie wiem, o co z tym chodzi. A jakie ty masz skillki? Ja mam skilla takiego, że leczy, pa. O, no to... Słuchaj. A czy to jest ogólny skill? A pytasz o skillę bohatera, tak? No, 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 no. No to mam unik, siu. O, mam też strzały, też mam unik, co z nieba spadają i strzały. Okej. Okay. Dobra, a ja mam... Aha, mogę sobie zobaczyć po prostu, co się dzieje dalej. I mam taką... O, zobacz na to. Używam? I to jest wszystko. Aha. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. A, dziwne. Dobra, i taką linę zrobiłem na tym. A, ale co ona robi? No właśnie nie wiem. To wygląda, jakby to miała być pułapka, ale to nie jest chyba pułapka. Dobra, ja mam max jednostek, dlatego wysyłam swoje do ataku. Dobra, to ja też lecę no, wszystkimi. No. Ja będę, ataku! Ja będę tam strzelał, tak żebym jednocześnie ja nie dostał obrażeń, ale powinno nam się udać to wygrać, bo cały czas my ich gnoimy, mówiąc wprost. Cały czas po prostu atakujemy, więc oni no nawet już przegrali, zobacz, ich statua prawie leży. No, ale oni wycofali większość jednostek, żeby właśnie jako łuczników zmienić sobie. Wygraliśmy. Ale jednak, łatwo. No, sterowanie tymi jednostkami... Dużo daje. Dużo daje, ale no tak jak słusznie zauważyłeś, że wydaje mi się, gdybyśmy pozwolili po prostu, żeby bot sterował tymi jednostkami, to wyszłoby lepiej. No, także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie lajka i widzimy się niedługo w kolejnym.